dzisiejszym ligowisku. Ogromne problemy trzecioligowców. Unia Janikowo, Lublinianka Lublin, Wisła Sandomierz drżą o swój dalszy byt. Czy niebawem ich los podzielą inne drużyny? Witamy Was w kolejnym ligowisku. Jako że przyjęło się dobrze, no to dzisiaj zebraliśmy się bardzo szybko, żeby nagrać kolejne. Dominik Pasternak. Dzień dobry. No i ja też jestem. Fajnie, że dobrze ten właśnie nasz poprzedni format się przyjął. Jesteśmy zadowoleni z tej liczby wyświetleń. Pamiętajcie o naszych programach live. Ostatni w poniedziałek był. Warto zobaczyć, bo tam nagrody i dużo się działo, nie? Dużo się działo, dużo też informacji transferowych, więc kto lubi takie ciekawe, gorące tematy, to odsyłamy do tego nagrania. A dzisiaj porozmawiamy znowu o pieniądzach, ale z innej perspektywy, z innego jakby punktu widzenia, bo ostatnio rozmawialiśmy z tej dobrej strony o inwestycjach, o sponsorach, a dzisiaj o klubach, które borykają się z dużymi problemami finansowymi. Dzisiaj porozmawiamy o pieniądzach, ale nie tych wydawanych, tylko tych straconych, bo poruszymy tematy klubów, które niezbyt potrafią inwestować, mają duże długi, ich przyszłość maluje się raczej w ciemnych barwach. Mowa o Lubliniance Lublin, Wiśle Sandomierz, a także Unii Janikowo. No właśnie, tak zastanawialiśmy się, czy rozdzielać te kluby, ale tak naprawdę wszystkie mają podobne problemy i można je włożyć do jednego worka i w zasadzie podejść do tematu tak ogólnie. Tak, można tak do tego podejść. To jest też temat, który gdzieś już ma miejsce do dłuższego czasu. Teraz mamy na tapecie te trzy drużyny. Wcześniej chociażby kłopoty Ursusa Warszawa, Chełmianki, Chełm, ŁKS Łagów. Wszystko sprowadza się do jednego, że te drużyny w większości są uzależnione od dotacji miejskich bądź od dotacji jednego dużego sponsora. Automatycznie, kiedy pojawia się luka w budżecie poprzez odejście któregoś z tych sponsorów, no to też jakby ich dalszy los klubów stoi pod znakiem zapytania. No i tutaj mamy taką sytuację. Dziś porozmawiamy sobie właśnie na ten temat, co zrobić, żeby takich przykładów, jak chociażby właśnie w Lublinie czy w Janikowie, było jak najmniej, bo niestety mamy, przynajmniej ja, mam takie dość duże wątpliwości co do tego, czy inne kluby faktycznie wyciągają po tym wszystkim wnioski. No i do czego doszedłeś? Jeżeli rozmawiałeś, to z kim rozmawiałeś i co wymyśliłeś? No przede wszystkim rozmawiałem z kilkoma przedstawicielami właśnie trzeciej ligi. No i takie największe wnioski, jakie płyną, no to przede wszystkim właśnie nie uzależnianie się od jednego sponsora, stawianie na akademii, bo to jest tutaj w tym wszystkim klucz. Bo nawet sobie przeanalizowałem trzecią ligę, grupę czwartą, no bo to jest gdzieś liga najbliższa memu sercu. I jak popatrzymy sobie na drużyny, które w ostatnich latach spadały z tej ligi, no to sobie tutaj zapisałem Korona Rzeszów, Hetman Zamość, chociażby Wólczanka Wólka Pyłkińska, Lewart Lubartów, a więc no, z każdego gdzieś tam województwa sobie wybraliśmy jakiś zespół i gdy ta drużyna spada, to automatycznie są ogromne problemy. A to dlaczego? Bo w większości te zespoły składają się z zawodników z innych drużyn. Nie ma akademii, nie ma piłkarzy, którzy są tak jakby wychowankami tych klubów, więc automatycznie trzeba ściągać piłkarzy za pieniądze. A dysproporcja, jeśli chodzi o trzecią ligę, jest ogromna, bo to są też rozgrywki, w których ta różnica pomiędzy profesjonalnym futbolem a futbolem amatorskim najbardziej się zaciera, jest najbardziej widoczna. No bo jak popatrzymy sobie chociażby właśnie na trzecią ligę, grupę czwartą, to do niedawna mieliśmy tam Siarkę Tarnobrzeg, która jest w pełni profesjonalnym klubem. Teraz mamy Wieczystą Kraków, ale to jest akurat zły przykład, bo to jest drużyna, plejada. No Limits. Tak, No Limits, ale z drugiej strony też chociażby ŁKS Łagów. Drużyna bardzo mądrze zarządzana, która też padła w kłopoty finansowe. Kluczem do tego wszystkiego, żeby uniknąć tych problemów, to o czym mówiliśmy, jest właśnie to, żeby szukać tych swoich zawodników, stawiać na piłkarzy wychowanych we własnym klubie i też jak najmniej uzależniać się od jednego sponsora, bo to dzisiaj jest, myślę, duży problem. No mówisz tutaj o zawodnikach swoich, a patrząc na przykład chociażby Unii Janikowo, no to mamy Raula Santanę i Denzela Mendeza, którzy tutaj wznieśli do Trybunału FIFA nawet tutaj skargę, no i FIFA orzekła o nakazie zapłaty po 100 tysięcy złotych na korzyść tych byłych zawodników, co w sumie zwiększa zadłużenie klubu na kwotę 340 tysięcy. No to umówmy się, nie są to pieniądze na frytki, tylko to jest naprawdę już konkretna kwota, tym bardziej w tych trudnych czasach, wiadomo jak jest. No i to jest w zasadzie sprawa nie do przeskoczenia, jeżeli nie ma tego finansowania z miasta,
i nie ma jakichś możnych sponsorów. No chociażby teraz tak szybko do głowy mi przyszła Radunia Stężyca, która no, często jest tutaj taka dosyć kontrowersyjna, że tutaj wspiera Wójt mocno tą drużynę, ale no sami jak byliśmy, to widzieliśmy de facto ilu tych sponsorów widnieje na banerach reklamowych dookoła płyty boiska. No i to też świadczy o dobrym zarządzaniu de facto klubem, nie? Tak, i też w Stężycy wielu tych sponsorów, którzy kładą naprawdę duże pieniądze w wielu przypadkach, oni nie chcą się jakoś z tym mocno utożsamiać, niektórzy nie chcą się tym chwalić po prostu. Mhm. Wystarczy im to, że wspierają klub i, no, i mają z tego różne benefity, więc tak to wygląda w Stężycy. To właśnie odwołując się do tych piłkarzy, o których jeszcze wspominałeś, to jest też pytanie, jakim w ogóle cudem tacy zawodnicy trafiają do klubów trzecioligowych, które de facto, to nadal jest jeszcze futbol amatorski w wielu przypadkach, a jednak ściąganie Hiszpanów czy też piłkarzy z zagranicy, to jest niestety taki trend, który mnie bardzo martwi, że wielu piłkarzy z zagranicy trafia do tych polskich lig trzeciej, nawet czwartej i robią się no, ogromne kominy płacowe, z których później wynikają problemy. No, mamy kolejny taki klub, który mocno inwestuje, nazywa się Gwardia Koszalin. Mm-hmm. No i chyba ostatnio na topie coś możemy o tym powiedzieć. Dużo się dzieje w Koszalinie. Nagle jest duży inwestor, można powiedzieć, tak, duże pieniądze. Sporo zawodników z Kotwicy przeszło. Teraz ostatni transfer Michał Masłowski. Także jest. Trzykrotny reprezentant Polski. Nazwisko największe z tych zawodników, którzy do tej pory dołączyli. No i zobaczymy, czy to jest jakby projekt mądry twoim zdaniem? Nie, bo chyba tutaj jakby negatywnie troszkę podchodzisz też do tego tematu. Oczywiście no, takie ruchy transferowe są stricte jakimś wymysłem właścicielskim bądź prezesa lub sponsora jakiegoś głównego. Z tego co możemy wyczytać, no to właśnie w Gwardii Koszalin jest jedna osoba odpowiedzialna za te transfery, w sensie no taka w takim finansowej odpowiedzialności. No i po prostu to jest taka zabawa do momentu, aż tej danej osobie się nie znudzi to wszystko i to wszystko nie walnie. No mnie zastanawia tylko, jaki jest sens inwestowania tam. Ja też powiem, czy to jest długofalowy jakiś projekt, czy taka chwilowa fanaberia? No ja ogólnie mam takie wrażenie, że w polskiej piłce często się tak utarło mówić, że osoby, które mają dużo pieniędzy, nie chcą w ten futbol wchodzić, bo boją się tego, że to środowisko jest takie dość skażone. Ja się z tym do końca nie zgodzę, bo uważam, że ludzi, którzy mają pieniądze i inwestują w futbol, jest wielu, ale liczba tych osób, które znają się na piłce, jest bardzo mała, bo jak spojrzymy sobie na wiele klubów, to zawsze, gdy przychodzi jakiś nowy właściciel, to nie zaczyna od podstaw, nie zaczyna od samego dołu, od budowania akademii, od jakichś poszerzeń infrastrukturalnych, od tego, czego powinno się zacząć, tylko sprowadza piłkarzy. Bach! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć transferów, idziemy ligę wyżej i bawimy się. Bawimy się w piłeczkę, ale na długofalową metę to nie ma szans powodzenia, więc no ja uważam, że to nie tędy droga i właśnie to jest problem na dzisiaj polskiej piłki, że my mamy ludzi, którzy inwestują pieniądze i inwestują to bardzo nieumiejętnie. Nie chcę tutaj podawać oczywiście przykładu Gwardii Koszalin, bo być może akurat tam to wypali, no zobaczymy. Może to wypali, może akurat są tam inne plany, ale no umiejętność wydawania pieniędzy to też w klubie Bałtyk Koszalin, czyli rywal Zamiedzy, aktualnie czwarta liga. No tak przykład mieli Kaspra Kuzowskiego, to jest ich wychowanek, za którego trzymali bardzo duże pieniądze. No i mieli trudną sytuację w swojej trzeciej lidze, nakupowali zawodników, spadli do czwartej. A więc to też sztuka wydawania pieniędzy no jest ciężka. Tutaj należy też pochwalić kogoś, dać jakiś przykład, no na kim się można wzorować. Czyli jakby zamykamy klamrą już te negatywy i te zadłużenia, przechodzimy do jakby wzoru, do naśladowania. Tak. No to tutaj ja muszę pochwalić, skoro już jesteśmy przy trzeciej lidze, Podlasie, Biała Podlaska. To jest drużyna, która ma na ten moment wszystko. Ma infrastrukturę, przepiękny stadion, byłeś, widziałeś. No tak, bardzo przyjemnie tam jest. Nie powiem, że przepiękny stadion, bo to za dużo powiedziałem. Ale jak na trzecią ligę, tak? Jak na trzecią ligę, jest to ciekawy ośrodek sportowy, przede wszystkim bardzo fajny klimat, przyjemni ludzie, oświetlenie, prawie cała ta trybuna, bo to nie jest stadion, tak? Cała ta trybuna wypełniona kibicami, głośny doping. No tak, no też miasto piłkarskie dosyć, no bo szkoła trenerów. Tak, szkoła trenerów, stawiają też na młodych zawodników, bardzo dobrze rozwijająca się akademia. Połączyli siły z Akademią Top 54 Biała Podlaska. Teraz już jest jeden twór tak jakby, no chociażby z Top 54 Sebastian Szymański z wychowankiem tej Akademii, tej drużyny. Dominik Marczuk też, więc to naprawdę fajnie wygląda. W pierwszym też młody trener najmłodszy. Najmłodszy trener Artur Rynkowski. Pozdrawiam z tego miejsca serdecznie. No, jeszcze jest, tak? Ale to też świadczy o tym, że mimo tego, że wyniki nie są
jakby no, topowe, to dalej się utrzymuje. Tak, tak. Więc ta wizja chyba dalej tam w Białej Podlaskiej jest taka sama. Samo to, że na dzisiaj rozmawiałem z Kamilem Bartoszukiem, czyli właśnie człowiekiem z Białej Podlaskiej, i mówił, że teraz chłopaków z tej drużyny U17 jest naprawdę coraz więcej w pierwszej drużynie i właśnie na tym to wszystko polega, że to Podlasie nawet gdyby oczywiście odpukać, popadło w jakieś problemy punktowe, jeśli spadliby tam gdzieś na jakieś niższe pozycje, no to zawsze są ludzie, którzy gdzieś tę drużynę mogą wyciągnąć. Można z czegoś rzeźbić. I właśnie tędy droga. Tutaj nie ma jakiegoś przykładu bogatego właściciela, który wszedł i zainwestował pieniądze, tylko spokojnie, step by step, to wszystko się rozwija. Kolejny przykład. Stal Rzeszów. Rafał Kalisz wchodził do tej drużyny, czyli obecny prezes, właściciel Stali Rzeszów, wchodził do tej drużyny, gdy ta była w trzeciej lidze i też ściągnął wielu zawodników. Była rewolucja. No to też trzeba przyznać, że te transfery, wiele ich no, nie było zbyt dobrych, ale to już mniejsza z tym. Kibice pewnie rzeszowscy wiedzą, o czym mówię. Ale co zrobił? Zainwestował w akademię bardzo duże środki, bo teraz to się tak rozkłada, nic tutaj przekręcić, ale chyba budżet akademii, budżet cały Stali Rzeszów to jest w 80% akademia. Z tego co pamiętam, bo miałem kiedyś okazję rozmawiać. A mimo tego pościągali, nie wiem, Prokicia, Małeckiego, tak, to już tak. Później. Teraz akurat tych transferów nie ma, ale jest spory zaciąg tych młodych zawodników. Popatrzmy sobie, na przykład Szymon Kądziołka, teraz to jest takie ciekawe nazwisko, które radzę zapamiętać właśnie w pierwszej drużynie. Mieliśmy Marczuka, mieliśmy Kłosa, mieliśmy Olejarkę, no sporo tego wszystkiego się przewija przez Stal Rzeszów, mimo tego, że ta akademia funkcjonuje na takim dobrym poziomie w zasadzie od kilku lat. I też warto dodać, że infrastruktura w Rzeszowie leży. Tej infrastruktury nie ma. Dopiero Rafał Kalisz walczy o to, żeby wybudować nowoczesny ośrodek. No ale to właśnie tędy droga. Stawianie na młodość, na infrastrukturę, a nie za wszelką cenę pchanie pieniędzy w pierwszy zespół. Bo no, ale też wypaliło to. No, jest pierwsza liga w Rzeszowie po wielu, wielu latach. Jest. Jest ciekawy trener. Najpierw był ciekawy trener Niedźwiedź. Tak. To też trzeba podkreślić. No teraz widzę, wiadomo. No i teraz Daniel Myśliwiec, który myślę, że gdyby tylko chciał, to też do tej ekstraklasy mógłby trafić. Tak, no ale widzisz, Stal nie zrobiła transferów jakichś takich większych od dwóch okienek, no bo teraz też tych transferów prawdopodobnie nie będzie. A mimo to ten zaciąg swoich zawodników, tak? Bo mówimy tutaj właśnie o tych młodych. Daje plusy. Można rotować, chociażby pojawiają się nowe twarze. Polowiec w pierwszej rundzie, czy też Pęksa, który przyszedł z trzecioligowej Abi Świnik, znaczy wrócił z wypożyczenia. Więc no jest w czym rzeźbić i tutaj właśnie ta sztuka juniorów daje o sobie znać. No i Raków Częstochowa też. Taki zespół, creme de la creme. Tak, creme de la creme. Tutaj chyba nie ma się nad czym rozwodzić, no bo Michał Świerczewski pokazał, że jednak w tej Polsce da się zrobić coś dobrego. No i budowa od podstaw, tak? Patrząc na to, jak to wszystko funkcjonowało. Marek Paprzą zatrudniony w trzeciej lidze, dobrze mówię? Tak. Trzecie albo ligowe. w drugiej. Dobra, to zweryfikujemy. W każdym razie trener, który pracuje tam już od bardzo dawna. No i też zespół budowany mądrze, wiemy co się dzieje w Rakowie, jak to wygląda. No więc jakby tędy droga, drodzy Państwo, nie odkrywamy tutaj Ameryki, ale myślę, że warto po prostu o tym pogadać. No i zostaje nam podsumować to wszystko, co dzisiaj omówiliśmy, a zatem jaką drogę powinni obrać trzecioligowcy, czy tam no, nawet czwarto, czy drugoligowcy. No przede wszystkim nie pchać pieniędzy w błoto, tylko pomyśleć od podstaw. Cierpliwość to jest, uważam, klucz. Na ten moment, jeśli chodzi o rozwój polskiej piłki. To tak jak na siłowni i na redukcji. Chcesz schudnąć? No to nie schudniesz w miesiąc, tylko trzeba trochę dłużej popracować. Chcesz przybrać na masie? No to musisz troszkę dłużej poćwiczyć. Więc tutaj kluczem jest, tak jak powiedziałeś, step by step, cierpliwość, budowania od podstaw. No możemy się tak mądrzyć, ale chyba no taka jest jednak prawda. No bo patrząc właśnie na ten tutaj skazany przeze mnie wcześniej przykład Unii Janikowo, gdzie jakichś dziwnych piłkarzy ściągają, którzy potem jeszcze zadłużają klub, gdzieś ta sprawa trafia do FIFA, no to nie świadczy dobrze o ludziach, którzy tam zarządzają, którzy ściągają tych zawodników, więc no tej patologii można tak to powiedzieć, no bo to nie jest normalne, że tak powiem, że ściągasz do tych właśnie, tak jak wcześniej powiedziałeś. Za duże pieniądze też. Do tej, tak, tych zawodników zagranicznych. Jest przykładów, niestety jest wiele, jak widać, i to trzeba odcedzić takim sitem, grubą kreską odciąć i no i tak się dzisiaj mądrzymy trochę. I liczymy na zmianę. No będziemy obserwować. Dokładnie. Tyle w ligowisku. Do zobaczenia następnym razem.